dnia 2 czerwca w Solcu Kujawskim odbyły się kolejne, już 7 biegi uliczne imienia Antoniego Nawrockiego. Przy przepięknej pogodzie w 11 kategoriach rywalizowała rekordowa ilość ponad 1200 biegaczy i biegaczek z całej Polski. Tradycyjnie rozpoczęliśmy od biegów dziecięcych, a zmagania kończyła rywalizacja w biegu głównym. Nowością było wprowadzenie dystansu 10 km oraz rywalizację Nordic Walking na 5 km, a także usytuowanie trasy i samego centrum imprezy nieopodal Soleckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Oto najlepsi we wszystkich kategoriach wiekowych. Wyniki biegów dzieci i młodzieży. Dziewczęta do lat 7, dystans 250 metrów. Pierwsze miejsce Zuzanna Fabisiak. Drugie miejsce Emilia Rutkowska. Trzecie miejsce Wiktoria Lemanczyk. Chłopcy dystans 250 metrów. Pierwsze miejsce Igor Góra. Drugie miejsce Tymon Maciejewski. Trzecie miejsce Jan Franczyk. Dziewczęta 80 lat, dystans 600 metrów. Pierwsze miejsce Olga Jankowska. Drugie miejsce Weronika Lada, trzecie miejsce Jaśmina Gojło. Chłopcy 80 lat, również dystans 600 metrów. Pierwsze miejsce Stanisław Lech, drugie miejsce Jan Sonak, trzecie miejsce Jan Janicki. Dziewczęta 11-13 lat, dystans 800 metrów. Pierwsze miejsce Weronika Kunicka, drugie miejsce Wiktoria Kaczkowska, trzecie miejsce Wiktoria Goza. Chłopcy 11-13 lat, również dystans 800 metrów. Pierwsze miejsce Emil Wesołowski, drugie miejsce Wiktor Łysko, trzecie miejsce Marcin Rutkowski. Dziewczęta 14-16 lat, dystans 1600 metrów. Pierwsze miejsce Marzena Rozpędzik, drugie miejsce Julia Kępa, trzecie miejsce Amelia Stomska. Chłopcy 14-16 lat, dystans 1600 metrów. Pierwsze miejsce Michał Kunicki, drugie miejsce Celestyn Waldowski, trzecie miejsce Jakub Węgierski. Wyniki w poszczególnych kategoriach biegu głównego na 5 km. Klasyfikacja Open Kobiet. Pierwsze miejsce Marta Szenk, Bydgoszcz, 18 minut 56 sekund. Drugie miejsce Anna Żuchowska, Płonne, 20 minut 8 sekund. Trzecie miejsce Agata Woźniakowska, Bydgoszcz, 20 minut 41 sekund. Bieg główny 5 km, klasyfikacja Open Mężczyzn. Pierwsze miejsce Dawid Klajbor, Żagań, 15 minut 57 sekund. Drugie miejsce Kamil Nartowski, Toruń, 16 minut 38 sekund. Trzecie miejsce Piotr Jarząb, Solec Kujawski, 17 minut 47 sekund. Klasyfikacja kobiet do 19 lat. Pierwsze miejsce Zuzanna Oremus, Lipinki. Drugie miejsce Natalia Janichak, Teres Polpomorski. Trzecie miejsce Vanessa Andraszak, Nowa Wieś Wielka. Klasyfikacja mężczyzn do lat 19. Pierwsze miejsce Dawid Konowski, Radowo, drugie miejsce Bartosz Budnik, Inowrocław, trzecie miejsce Szymon Orszewski, Nowa Wieś Wielka. Klasyfikacja kobiet 20-29 lat. Pierwsze miejsce Aneta Krysztofińska, Bydgoszcz, drugie miejsce Agata Cawaj, Bydgoszcz, trzecie miejsce Magdalena Gawrońska, Warcin. Klasyfikacja mężczyzn 20-29 lat. Pierwsze miejsce Szymon Dąbrowicz, Mała Nieszawka, drugie miejsce Marcin Palicki, Rudna, trzecie miejsce Sylwester Tuczyński, Bydgoszcz. Kobiety 30-39 lat. Pierwsze miejsce Małgorzata Demarkiewicz, Bydgoszcz. Drugie miejsce Dorota Trzeciak, Pruszwica. Trzecie miejsce Ilona Studzińska z Bydgoszczy. Klasyfikacja mężczyzn 30-39 lat. Pierwsze miejsce Maciej Maćkowski, Bydgoszcz. Drugie miejsce Kamil Łas, Bydgoszcz. Trzecie miejsce Jarosław Okoński, Bydgoszcz. Klasyfikacja kobiet 40-49 lat. Pierwsze miejsce Sylwia Czajkowska, Bydgoszcz. Drugie miejsce Alicja Gonia, Bydgoszcz. Trzecie miejsce Aleksandra Tatulińska, Bydgoszcz. Mężczyźni 40-49 lat. Pierwsze miejsce Jarosław Seweryn, Wysoka. Drugie miejsce Gracjan Topczewski, Bydgoszcz. Trzecie miejsce Tomasz Chodkiewicz, Bydgoszcz. Klasyfikacja kobiet 50-59 lat. Pierwsze miejsce Bożena Gawrońska, Barcin, Wieś. Drugie miejsce Bożena Chmielecka, Kruszwica. Trzecie miejsce Barbara Okręglicka, Bydgoszcz. Mężczyźni 50-59 lat. Pierwsze miejsce Krzysztof Stomski, Solec Kujawski. Drugie miejsce Wojciech Włodarczyk, Bydgoszcz. Trzecie miejsce Adam Lewandowski, Bydgoszcz. Kobiety 60-69 lat. Pierwsze miejsce Maria Gadomska, Bydgoszcz. Drugie miejsce Bernadeta Mandosik, Grudziądz. Trzecie miejsce Ewa Nieporek, Tor. Bieg główny, kategoria mężczyzn 60-69 lat. Pierwsze miejsce Marek Karulewski, Inowrocław. Drugie miejsce Jerzy Mandosik, Grudziądz. Trzecie miejsce Tomasz Bieńkowski,
Bydgoszcz. Mężczyźni powyżej 70 lat, tutaj pierwsze miejsce Antoni Okręgwicki z Bydgoszczy. Bieg główny na 5 km, klasyfikacja mieszkanek Solca Kujawskiego. Pierwsze miejsce Wioletta Zagożdżon, drugie miejsce Stefania Młynarczyk, trzecie miejsce Ewelina Matusia. Klasyfikacja mieszkańców Solca Kujawskiego na tym dystansie. Pierwsze miejsce Piotr Jarząb, drugie miejsce Krzysztof Stomski, trzecie miejsce Tomasz Marchel. Wyniki w poszczególnych kategoriach biegu głównego na 10 km. Klasyfikacja Open Kobiet. Pierwsze miejsce Anna Blachowska-Lipno, 43 minuty 15 sekund. Drugie miejsce Magdalena Wujek-Bydgoszcz, 46 minut 10 sekund. Trzecie miejsce Joanna Michalik-Bydgoszcz, 46 minut 58 sekund. Bieg główny 10 km, klasyfikacja Open Mężczyzn. Pierwsze miejsce Mariusz Dębowski-Lizbar, 34-48. Drugie miejsce Sergi Chodna-Kremczenczuk, 34-54. Trzecie miejsce Andrzej Jaranowski-Brodnica, 36 minut 10 sekund. Klasyfikacja mężczyzn do lat 19, pierwsze miejsce Szymon Rząd-Toruń, drugie miejsce Mateusz Koboliński-Brzoza, trzecie miejsce Mikołaj Zalech-Solec-Kujawski. Klasyfikacja kobiet 20-29 lat, pierwsze miejsce Magdalena Luzak-Bydgoszcz, drugie miejsce Karolina Sasnakiewicz-Wąbrzeźno, trzecie miejsce Michalina Podlewska-Unisław. Klasyfikacja mężczyzn 20-29 lat, pierwsze miejsce Tomasz Pawłowski-Zielonka, drugie miejsce Adam Leśnik-Toruń, trzecie miejsce Dominik Moglinicki-Konstantowo. Klasyfikacja kobiet 30-39 lat. Pierwsze miejsce Andrzejka Pilarkowska-Łochowo, drugie miejsce Anna Markowska-Grudziądz, trzecie miejsce Agnieszka Sójka-Storunia. Mężczyźni 30-39 lat, pierwsze miejsce Michał Kraiński-Śliwice, drugie miejsce Wojciech Lutowski-Bydgoszcz, trzecie miejsce Piotr Grochowiak-Barcin. Klasyfikacja kobiet 40-49 lat. Pierwsze miejsce Kamila Zarosa-Bydgoszcz, drugie miejsce Wioletta Palasz-Bydgoszcz, trzecie miejsce Renata Wyborna z Bydgoszczy. Mężczyźni 40-49 lat. Pierwsze miejsce Mariusz Banduch-Solec-Kujawski, drugie miejsce Dariusz Chorewiński-Bydgoszcz, trzecie miejsce Rafał Kozłowski-Bydgoszcz. Kobiety 50-59 lat. Pierwsze miejsce Sylwia Andrzejak-Żołędowo, drugie miejsce Barbara Zielińska-Jacewo, trzecie miejsce Katarzyna Wydrzyńska-Solec-Kujawski. Klasyfikacja mężczyzn 50-59 lat. Pierwsze miejsce Michał Musiał-Bydgoszcz, drugie miejsce Mariusz Węsiora-Drzycim, trzecie miejsce Tadeusz Durski-Grudziądz. Klasyfikacja kobiet 60-69 lat. Tutaj jedna przedstawicielka jest to Anna Peresiak-Solec-Kujawski. Mężczyźni 60-69 lat. Pierwsze miejsce Krzysztof Tokarski-Gdańsk, drugie miejsce Marian Górski-Solec-Kujawski, trzecie miejsce Grzegorz Niedbalski-Bydgoszcz. I mężczyźni powyżej 70 lat, tutaj pierwsze miejsce Mirosław Macierzyński z Torunia. Bieg główny 10 km, klasyfikacja mieszkanek Solca Kujawskiego. Pierwsze miejsce Magdalena Boremska, drugie miejsce Małgorzata Pietrzak, trzecie miejsce Barbara Zalech. Klasyfikacja mieszkańców Solca Kujawskiego, pierwsze miejsce Mariusz Bandoch, drugie miejsce Rosław Czciński, trzecie miejsce Jakub Cimachowski. Wyniki Nordic Walking na 5 km. Pierwsze miejsce wśród kobiet Anna Janicka-Dąbrowa, drugie miejsce Aleksandra Nowak-Solec-Kujawski, trzecie miejsce Dagmara Skurtys z Redy. Mężczyźni, pierwsze miejsce Marcin Mucha-Pawłówek, drugie miejsce Marek Potrzebowski-Bydgoszcz, trzecie miejsce Zbigniew Roszak z Gniewkowa. Organizatorami siódmych biegów ulicznych byli Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Start Solec-Kujawski, Miasto i Gmina Solec-Kujawski oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Przy pomocy Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Komendy Chówca i Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim oraz Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Głównymi sponsorami imprezy były firmy Autos, Drobex, Zapolex, Klimat Solec, Ruken, Nadleśnictwo Solec Kujawski, Pasako oraz Albion. Ponadto imprezę wsparły firmy i instytucje Polimex Profil, Kamsat, Simi, Wamont, firma Viduto, Granit, Meble Włoskie, Zakład Mechaniczny Zygmunt Sołtyszewski, Roszak Chłodnictwo Klimatyzacja, PW Unimech Jan Majchrowski, Chemsol Stanisław Polinowski, firma handlowa Żelmet Ryszard Karulewski, Agrotechnika Bogusław Ciemny, Tylpol, Zakład Stolarki Szuwała Wiązary, Bank BNP Paribas, Narodowy Bank Polski Oddział Bydgoszcz, Radny Solca Kujawskiego Szymon Raczyński, Radny Solca Kujawskiego Tomasz Pacek, Spółdzielnia Mieszkaniowa Transportowiec, Telewizja Solec,
Lokalna Grupa Działania Trzy Doliny, Centrum Ubezpieczeń Krzysztof Firgolski, Zielona Skrzynka, Wagon Smaków, Pizzeria Twoje Smaki oraz uczestnicy akcji Solec za 50%, tutaj Jura Park Solec Kujawski, Park Wodny, Muzeum Solca Kujawskiego im. Księcia Przemysła, Muzeum OSP, Bowling Club, Restauracja Pasi Brzuszek, Bar u Justyny, Lodziarnia Katarenka, a także Pizzernia Tom. Najlepsi w każdym biegu otrzymali puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Ponadto każdy z uczestników imprezy otrzymał piękny pamiątkowy medal, zaś uczestnicy biegu głównego mieli możliwość otrzymania pamiątkowej koszulki oraz kubka. Odbyło się również losowanie wielu atrakcyjnych nagród rzeczowych, w tym roweru fundowanego przez solecką firmę Aliot. Zwycięzców dekorowali burmistrz Solca Kujawskiego Teresa Substyk, przewodniczący Rady Miejskiej Bartłomiej Czaki, córka świętej pamięci Antoniego Nawrockiego Anna Nawrocka, Zbigniew Wawrzyniak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, Wojciech Lutowski, główny organizator biegu, Marek Roliński, prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Start Solec Kujawski, Andrzej Kubiak, dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Roman Guździoł, radny powiatu bydgoskiego, Tomasz Pasek oraz Szymon Raczyński, radni miasta i gminy Solec Kujawski, Emilia Batkowska, firma Aliot, Janusz Jarczyński, firma Klimat Solec i Dariusz Roszak, firma Roszak. Serdecznie gratulujemy.